Norman Parke kontra Don Casio, obecny mistrz. Siemano. Don Casio, siemano. Siema. Siema. Norman, słuchaj, ty walczyłeś w największej organizacji na całym świecie, w UFC. Biłeś się z najlepszymi zawodnikami, biłeś się w KSW z Mateuszem Gamrotem. I teraz swoje MMA i Don Casio. Czemu? Dlaczego? Kurwa! Właśnie Don Casio i czemu zdecydowałeś się na Fame MMA? Easy money for me. This fight is easy money for me. Nie lubię go, bo za dużo mefedronów pierdolił z tym, kurwa, co ma oczy rozjebane i zaczął się do mnie pruć, więc no jest walka, nie? Włodarze załatwili gościa z UFC, ale od razu ustala, kurwa, limity. No to chuj, się zgodziłem, bo mi zależało na gościu z UFC, ale jak jesteś, kurwa, taki odważny, to powinniśmy w open walczyć, kurwa, do popka się srasz, a tutaj mi, kurwa, limity ustalasz, debilu. Kurwa, nigdy wagi nie zrobił do Gamrota. Srał się o wagę do Gamrota, no zawsze, a teraz, kurwa, sam ustala limity, zjebany. Irlandzka, kurwa, ruda. Za dużo mefedronów pierdolił. Ruda irlandzka dziwka jesteś. Kasiusz, kiedyś powiedziałeś, że jeśli dostaniesz przeciwnika na naprawdę wysokim poziomie sportowym, to zaczniesz mocno trenować i przykładać się do treningu. Za dużo mefedronów pierdolił z tym. Byłem na obozie, teraz za dużo mefedronów z tym. Skończyłem niedawno w Warsaw Shore obóz. Wpierdolił za dużo mefedronów. Obóz pierwszy, bo tam na obozie były ciężkie po prostu treningi. Tam też za dużo z równowagą pracowaliśmy, ale kurwa, za dużo mefedronu upadłem raz i trochę tam z ręką jest źle, ale trenuję. 17 będę gotowy i rozpierdolę tą irlandzką rudą kurwę. You're weak. Ale kurwa, sam mnie, debilu, wyzwałeś w boksie i kurwa teraz pierdoli, odpowiada pytaniem na pytanie, debil. Nie umie odpowiedzieć, czy się obsrał, kurwa, open kategorii, czy kurwa, czy bierze tą walkę w open. You fight Adrian Pulak. Debil, kurwa, od tego mefedronu to oni naprawdę w mózgu nic nie mają. You fight Adrian Pulak. Adrian Pulak almost beat you. Ruda irlandzka dziwka. To może być dla ciebie jeszcze większym wyzwaniem? Nie wiem, no. McGregor ostatnio przegrał, to na razie odkładamy. Jabane, dziwka. Na bok. No jesteś. Ruda dziwka. We see. Kasiusz, ruda irlandzka dziwka jesteś. Kasiusz, kiedyś powiedziałeś, że jeśli dostaniesz przeciwnika na naprawdę wysokim poziomie sportowym, nie, no to zaczniesz mocno trenować i przykładać się do treningów. Myślę, że Norman, ty byłbyś gotowy na walkę z Kasiuszem Gori Open? Dlatego tutaj jestem, debilu. Yeah, suck my balls. Bla, Kasiusz, bla, 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 bla. Kasiusz, z racji tego, że na szali masz swój pas kula. Zgadza się, czy się nie zgadza? Obstrałeś jest również ta sztabka złota. Ty czujesz największą presję przed tym pojedynkiem, czy nie? Nie, przed tym w ogóle, bo ja go zjem. W końcu doszedłem, w końcu będę miał pierwszą walkę bokserską i już potem o pas króla będą tylko... Zgadza się, czy nie się nie zgadza? Obstrałeś zbroję? Huh? Na open? Heh. No.